Jaki piękny pokaz świateł. Ależ piękny zaprezentował. Ja ci kręcę. Wyska się. Tam? To się tam nie błyska. Tutaj może się zabłysnąć. Za chwilę się pojawi. O! Jakie piękne, cudowne wyładowanie. A co z drugą chmurą? Śnie nie błyska. Tam coś nie idzie się błyskać normalnie. Szładze się błyska tam. Musiałem włączyć tą sumę po prostu, żeby fikcyjnie to wyglądało. Jak piękne wyładowanie po prostu. Proszę pani, nagrałam piękne wyładowanie. No tak, zagospodarował, że jest będę miał, że łowcy burz, o! Cudownie wyładowanie, wcale jestem, proszę bardzo. To będzie kolejne. O! Tam się wysło. Że te chmury w 2022 roku się zjawiły. O! Szpiękne ładowanie. Nie mogę zalecić, że będzie kolejne taka. Takie normalne. Takie upały po prostu.
oleju że pana cztery wyładowanie były. O! Jakie piękne wyładowanie! No to proszę pana, trzeba zaliczyć to wyładowanie. No tak, super, generalnie tak poszły całe te burze, natomiast nie oglądałem, właśnie w Zamościu też była burza. To jedyne cokolwiek nagrałem na YouTubie coś. Na live. Jeszcze jedno ujęcie tego chmury, które przybywa się z zachodu. Trzeba powiedzieć, błyska się tutaj i się błyska tutaj. Odejść. Co tu nagrywam? Widzimy dwa chmury wędrujące tutaj i tutaj. I także już co o. I to, że 29 lipca 2005 roku w Łowiczu były nawałnice. Wszystkie drzewa już wycinane, już połamane, to wszystko. To wszystko. Jeszcze nagram inne takie charakterystyczne.